Nieoficjalnie, palący policjant doprowadził do pożaru szpitala w Szczecinie. Bilans ofiar śmiertelnych wzrósł do 2. Początkowo mówiono o jednej ofierze śmiertelnej pożaru, jaki wybuchł w poniedziałek nad ranem w szpitalu przy ulicy Powstańców Wielkopolskich w Szczecinie. Zmarł jednak drugi pacjent, informuje Polsat News. Według nieoficjalnych informacji przyczyną pożaru było zaprószenie ognia przez palącego pacjenta. Pożar wybuchł przed godziną 6 w samodzielnym publicznym szpitalu klinicznym nr 2 Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, w budynku Kliniki Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych. Jeszcze przed przyjazdem straży personel szpitala ewakuował z budynku 21 osób, informował Tomasz Kubiak z Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie. Ze względu na silne zadymienie sali, w której wybuchł pożar, lekarze i personel nie byli w stanie sami ewakuować 2 mężczyzn. Początkowo informowano, że na miejscu zmarł 60-letni pacjent. Z kolei drugi mężczyzna z sali, ewakuowany przez strażaków, potrzebował opieki kardiologicznej. Niestety, jego życia nie udało się uratować, przekazała reporterka Polsat News Anna Nosalska. Przyczyną był papieros. Wstępne ustalenia wskazują, że najprawdopodobniej do pożaru doszło w wyniku zaprószenia ognia przez palącego papierosa pacjenta, którego zgon stwierdzono na miejscu, poinformowała w poniedziałek rzeczniczka samodzielnego publicznego szpitala klinicznego nr 2 Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego Bogna Bartkiewicz. Izba przyjęć nieczynna do odwołania okoliczności i przyczyny pożaru bada policja i prokuratura. Odcinek budynku, na którym wystąpił pożar, jest wyłączony z użytku, poinformowała rzeczniczka. Do odwołania nieczynna jest izba przyjęć kliniki oraz poradnia nefrologiczna. Pacjenci, którzy w tym czasie zgłosili się już na umówione wizyty, zostali przyjęci, pozostałe wizyty są odwoływane.